Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na film taki troszeczkę nietypowy, poświęcony klawiaturom mechanicznym, a raczej przełącznikom tych klawiatur, przełącznikom mechanicznym. Dokładniej skupimy się na nowych przełącznikach od Razera. Okazja do nagrania takiego filmiku pojawiła się podczas testów klawiatury Razer Black Widow Ultimate wersja 2014, którą testowałem dla wideotestów. Ta właśnie klawiatura jako jedna z pierwszych i nielicznych na świecie wyposażona jest w nowe przełączniki mechaniczne stworzone przez firmę Razer specjalnie dla graczy. Tutaj są przełączniki Razer Green, natomiast w sprzedaży będą też i w klawiaturach przełączniki Orange. Czym się różnią i jak to w ogóle działa w praktyce, opowiem wam za chwilkę. Zapraszam do oglądania. Więc moi drodzy, tak, na początek może troszeczkę o klawiaturach mechanicznych, co to w ogóle jest. Ogólnie myślę, że jest to dobry temat, aby zrobić z tego odcinek poradnika gracza. Natomiast dzisiaj tak ogólnie, klawiatury mechaniczne przeznaczone są typowo dla graczy, dlatego iż reagują dużo szybciej niż klawiatury tradycyjne, przynajmniej w teorii. No i przede wszystkim wyróżniają się też bardzo, bardzo dużą żywotnością klawisza. Te klawisze są specyficzne, są głośniejsze niż klawisze tradycyjne, membranowe. Test tej głośności mieliście okazję zobaczyć bodajże w drugim albo w pierwszym poradniku gracza. A przy okazji macie tutaj u góry link, jakbyście chcieli sobie przypomnieć. No i co z tymi switchami? Generalnie zapewniają one idealne warunki dla graczy. Po prostu wciskać możemy wiele klawiszy na raz. Jest na ogół w takich wersjach typowo Ultimate pełen anti-ghosting. Nie musimy się przejmować blokowaniem klawiatury. Przełączniki takie reagują z odpowiednią siłą. Jest to od 40G aż do 60. Takie najbardziej znane przełączniki to Cherry MX. Praktycznie większość klawiatur, które miałem okazję testować przez ostatnie 2 lata mechanicznych, było to no, około 10 egzemplarzy. Począwszy od firmy Gigabyte, tam była pierwsza klawiatura mechaniczna, z jaką miałem styczność, to była dokładnie klawiatura Aivia Osmium. Bardzo fajna, miło mi wspominam jako pierwszą klawiaturę mechaniczną. Później były klawiatury no przede wszystkim od Tesoro, która ma tylko klawiatury mechaniczne, klawiatury od Thermaltake'a i oczywiście też klawiatury od Razera. To jest w sumie pierwsza pełnowymiarowa klawiatura, natomiast testowałem keypad, czyli taki wycinek klawiatury typowo do grania, też z mechanicznymi przełącznikami. Tam były niebieskie, jak dobrze pamiętam, czyli Cherry MX Blue. Wracając do przełączników, 4 rodzaje podstawowych przełączników, czyli Cherry MX Blue, Cherry MX Red, Black i Brown. Wszystkie z tych 4 typów różniły się troszeczkę, jeśli chodzi o siłę nacisku, o stopień aktywacji tego klawisza, no i też różniły się dźwiękami, które z siebie wydawały. Najgłośniejsze były przełączniki Cherry MX Blue, których wciśnięciu towarzyszy charakterystyczny klik. Troszeczkę tak jak na starych maszynach do pisania. Moi drodzy, żywotność takich przełączników Cherry MX to aż 50 milionów uderzeń w porównaniu z tradycyjnymi klawiaturami, gdzie to wynosi, w takim gamingowymi, wynosi to od powiedzmy 5 do 15 milionów klików, tak w porywach. No 50 milionów, no samo z siebie już to mówi, że ta żywotność jest przynajmniej 2-3 razy większa niż takich klawiatur tradycyjnych. Natomiast przełączniki Razera deklarowane są na 60 milionów klików, czyli jeszcze więcej niż Cherry MX. Natomiast jest to aż 3-krotnie więcej niż takie tanie chińskie przełączniki, które zastosowano na przykład w klawiaturze Zalmana, taniej klawiaturze mechanicznej, kosztującej chyba jakieś 150 zł, jak dobrze pamiętam. Ja jej osobiście nie testowałem, ale chyba Dawid miał ją i recenzował dla wideotestów. No z tym, że co do tych tanich przełączników, powiem wam tak, jeśli ktoś w życiu nie ma styczności z klawiaturami mechanicznymi, to taka tania klawiatura pewnie by go mogła w jakimś stopniu zadowolić. Natomiast jak ktoś spróbował już na przykład Cherry MX-ów i sobie kupi takiego Zalmana, to raczej nie będzie już to samo uczucie. Z takich klawiatur do 200 zł myślę, że lepiej się rozejrzeć za tradycyjną, dobrą, podświetlaną klawiaturą. No i tyle. A jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne, to już porządne konstrukcje zaczynają się od 350 zł. Ta klawiaturka kosztuje 420, czyli w sumie tyle co wersja 2013, z tym, że ma już te właśnie nowe przełączniki Razer Green. Moi drodzy, takie podstawowe różnice Razer tutaj nam przytacza chociażby na opakowaniu tej klawiatury. Ja wam zaraz to jeszcze wkleję tak w ekran, żebyście dobrze widzieli, że zmieniono, zmniejszono generalnie
ten próg aktywacji, czyli po prostu klawisz musi przebyć mniejszą odległość, żeby już nam załapał, żeby kliknął. Generalnie te klawisze teoretycznie chodzą jeszcze lżej niż tradycyjne remixy. Poza tym taki klawisz też szybciej odbija, szybciej wraca do takiej swojej początkowej wysokości. Dzięki temu no, też w teorii możemy po prostu szybciej tą klawiaturą pisać czy grać. Natomiast przełączniki Razera zostały stworzone typowo do grania, ponieważ klasyczne przełączniki znane są już od wielu, wielu lat, stosowane były w przemyśle, na przykład w wielu sklepach, w systemach kasowych. Od wielu lat wykorzystuje się klawiatury mechaniczne właśnie dlatego, że te przełączniki są trwałe. I właśnie był taki cel stworzenia tych przełączników, żeby one były długowieczne, żeby nie trzeba było tych klawiatur wymieniać za często. I sprawdzały się one generalnie w zastosowaniach takich przemysłowo-biurowych, w handlu również. Natomiast od pewnego czasu zostały także wykorzystywane jako narzędzie dla graczy. Po prostu ktoś wpadł na pomysł, że takie coś będzie dobre do gamingu. No i faktycznie wielu graczy klawiatury mechaniczne pokochało i nie umieją na zwykłych klawiaturach jakby grać, przystosować się do tego. No cóż, przyznam sam, że doświadczyłem już wielu klawiatur mechanicznych i mają one naprawdę swój urok. Natomiast Razer poszedł o krok dalej i właśnie poprzez te zmiany stworzył przełączniki, które w założeniu mają być typowo do grania. Nie do pisania i grania, ale typowo do grania. To tyle jeśli chodzi o teorię, moi drodzy, natomiast jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, ja bym te przełączniki zakwalifikował pomiędzy przełącznikami Cherry MX Blue, ponieważ mają charakterystyczny klik, właśnie coś takiego, a przełącznikami Cherry MX Red. Chodzi ogólnie o siłę nacisku, o takie uczucie przy wciskaniu. Generalnie powiem Wam, że te przełączniki się Razerowi bardzo udały. Klawiaturę testowało mi się i grało na niej bardzo, bardzo dobrze. Więc jeśli ktoś szuka porządnej klawiatury mechanicznej z wyższej półki, tym bardziej z nową technologią, z nowymi przełącznikami, jak najbardziej to cudo jest warte polecenia. 420 zł jak na mechanika, jest to, uwierzcie, taka cena przyzwoita, powiedzmy średnia, ponieważ są klawiatury mechaniczne kosztujące 650, nawet 740 zł. Przypomina się oczywiście te co rok kolada, klawiatura w aluminiowej obudowie. No i okej, myślę, że w dzisiejszym filmie to by było na tyle. U góry macie jeszcze link do pełnej recenzji klawiatury Razer Black Widow 2014. Tam sobie dokładnie obejrzycie, co ona jeszcze w sobie skrywa, poza tymi fantastycznymi nowymi przełącznikami. No i też jestem ciekaw przełączników Razer Orange, które mają reagować z jeszcze mniejszą siłą i mają przede wszystkim być wyjątkowo ciche. Przyjdzie taka klawiatura do testów, oczywiście dowiecie się o tym. Warto śledzić mojego Facebooka, aby niczego nie przegapić. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!